Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Dzisiejszy materiał będzie kontrowersyjny. A tak jak lubię środowisko fitness, tak wiem, że ma ono swoje ciemne strony. Dlatego też na początku zaznaczę, ten materiał nie będzie hejtem w niczyją stronę. Nikomu nie będę mówił, że musi wyglądać jak gwiazda fitnessu i mieć trójwymiarowe mięśnie brzucha, by dobrze się czuć we własnej skórze. Nikogo nie nazwę pizdą, dlatego że nie potrafi wyciskać 100 kg na ławce poziomej. Nie będę utrzymywał, że liczenie każdej kalorii i martwienie się tym, czy dzisiaj gromadzisz pod skórą trochę więcej wody, jest lepszym podejściem od traktowania treningu jako jedynie dodatku do swojego życia. Jednakże, tak jak mówiłem, lubię fitness i chociaż nie przepadam za restrykcyjną dietą, kocham treningi i bycie w formie. I wiem, że utrzymywanie się w dobrej kondycji i zdrowego poziomu body fatu ma wiele korzyści. Dlatego warto zajmować się swoim ciałem i pracować nad sylwetką. I nie warto słuchać pewnych osób, które pozytywne aspekty body positivity zamieniły w toksyczny trend, który dosłownie może zabić. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym zauważyć, że wiele osób, które chcą dbać o swoją formę, staje przed dylematem, czy wybrać podejście optymalne pod kątem hipertrofii i sylwetki, czy też trening sprawnościowy. Co jednak, jeżeli chcemy mieć i to, wyglądać doskonale i jednocześnie być funkcjonalnym i sprawnym. Właśnie dla takich osób, które chcą zjeść ciastko i mieć, napisałem e-booka Uniwersalna Sylwetka. Jego premiera nastąpi w pierwszym tygodniu stycznia. Jest to zatem ostatnia szansa, by wpisać się na listę oczekujących i otrzymać dodatkowy rabat w dniu zakupu. Gorąco zachęcam do wykorzystania linku w opisie i na stronie stalowyszok.pl skorzystać z tej okazji. Nie przedłużając, kontynuujemy główny temat materiału. Można powiedzieć, ale jak to? Stalowy Szok, czyli kanał poświęcony budowaniu sylwetki i dbaniu o formę, zauważył pozytywne aspekty body positivity. Powiem tak, pomimo że w praktyce oznacza ono wręcz promowanie niezdrowego poziomu tkanki tłuszczowej, w teorii moim zdaniem ten ruch ma dobre podstawy. Zwolennicy body positivity tłumaczą wszystko akceptacją swojego ciała. Co jest złego w akceptowaniu samego siebie? Jak dla mnie jest to zdrowsze podejście od nienawiści do siebie z powodu tego, jak się wygląda. To według mnie lepsza alternatywa dla stygmatyzacji osób otyłych. Negatywne nastawienie siebie i innych osób może wręcz przeszkadzać w poprawieniu swojego stanu zdrowia i rozpoczęcia dbania o formę. I to jest w body positivity ok. Akceptujmy siebie niezależnie od tego, jak wyglądamy. Traktujmy osoby otyłe na równi ze szczupłymi. Ja absolutnie nie jestem przeciwko takiemu podejściu. Każdy jest kowalem własnego losu, a mnie nic do tego, z jakim poziomem body fatu decydujesz się funkcjonować. Jednakże to, że akceptuję siebie, nie powinno oznaczać, nie zamierzam zmieniać swoich nawyków. To wcale nie jest ze sobą sprzeczne. Można lubić i akceptować siebie i jednocześnie pracować nad polepszeniem swojej pozycji. Kto inny chciałby przejść pozytywną zmianę, jak nie ten, kto lubi, szanuje i komu zależy na własnej osobie. Niestety wiele osób związanych z body positivity rozumie słowo akceptacja jako brak zmiany. A to już moim zdaniem bardzo duży błąd, bo ile mi może wisieć i powiewać to, jak wyglądasz i jak się czujesz, to wiedz, że twojemu organizmowi nie jest to obojętne. To trochę jak z sarmami, peptydami, hormonami, innym dopingiem. Bierzesz? Twoja decyzja, ale warto, abyś najpierw dowiedział się o tym, jakie skutki uboczne mogą się pojawić. Wtedy możesz się zdecydować, podejmuję to ryzyko, bo chcę zyskać to, to i to. I to jest ok. Nie jest ok, kiedy ktoś ci wmawia, że te środki nie mają skutków ubocznych. Bardzo podobnie jest z wieloma wpływowymi osobami z body positivity. Mówią, jesteś otyły lub otyła, masz do tego prawo. Pokaż środkowy palec tym wszystkim, którzy trzymają dietę, trenują, są w lepszej formie i lepiej się czują. Ty nie musisz tego robić. Jesteś piękna w takiej formie i niech nikt ci nie mówi, co masz robić. I wtedy krzyczymy, tak, racja, kocham siebie. I siadamy na kanapie z miseczką nachosów, które maczamy w wysokokalorycznym serowym dipie. Ale uwaga, tak samo jak sarmy, tak i bycie otyłym ma swoje skutki uboczne. Zatem decydując się na pozostanie otyłą, nieaktywną osobą, po prostu wiedz, że ryzykujesz. Dlaczego mamy problem z mówieniem tego wprost? Jakie są skutki uboczne posiadania nadprogramowej tkanki tłuszczowej? Zacznę od rzeczy, o której mówić nie wolno. Jeżeli po tym filmie zniknę z YouTube'a, pytajcie Maję Staśko i jej koleżanki.
Oczywiście jest to żart i nikogo nie oskarżam o życzenie mi źle. Stajesz się mniej atrakcyjny i uwaga, atrakcyjna. Oczywiście uogólniając, większość mężczyzn na wizualnej podstawie wybierze szczuplejszą kobietę i vice versa. Wiem, że atrakcyjność opiera się też na innych aspektach, ale ten wizualny jest również istotny. A zatem dbając o formę, masz większą szansę na znalezienie wysokiej jakości partnerki lub partnera. Można jednak tupnąć nogą i powiedzieć: mam gdzieś relację z płcią przeciwną, wolę koty. Niestety nadal kwestia skutków ubocznych będzie Cię dotyczyła. Zakładam, że zależy Ci na relacji z samym sobą. Osoby z nadmiarem tkanki tłuszczowej generalnie żyją krócej. Mają większe ryzyko cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych, niektórych nowotworów i wielu innych bardzo poważnych komplikacji zdrowotnych. I ofiarą właśnie jednego z możliwych skutków ubocznych nadmiernej masy ciała prawdopodobnie padła gwiazda programu Super Sized Salon. I paradoksalnie widzimy ją teraz na okładce z napisem "To jest zdrowe". Nawiasem mówiąc, zastanawiam się, czemu na takim tle nie pojawił się jeszcze żaden 130-kilogramowy kulturysta. Jak czytamy, Jamie Lopez zmarła w wieku zaledwie 37 lat. Cytując, ponoć skontaktowała się z przyjaciółką w piątek, uważając, że musi pojechać do szpitala. Powiedziano nam, że zmagała się z nieustannym kaszlem, infekcją dolnych dróg oddechowych, a także narzekała na dziwne uczucie w sercu. Nie będę stawiał się w roli wyroczni, próbując spekulować o przyczynie jej śmierci. Trzeba też brać pod uwagę, że w jej wieku umierają także osoby szczupłe, aktywne fizycznie. To, dlaczego konkretnie zmarła Lopez, nie zmienia faktu, że to nie jest zdrowe. A wprowadzanie ludzi w błąd, tak jak robiła to bohaterka tego materiału, jest moim zdaniem absolutnie niedopuszczalne. Nie chciałbym, żeby ktoś wprowadzał dezinformację wśród moich widzów, wmawiając im, że bycie otyłym jest takie bardzo, bardzo fajne. Chcę, żebyś wiedział i wiedziała, że ma swoje skutki uboczne i tyle. I mogę jeszcze tylko dodać, że bardzo fajne jest bycie w formie. Bycie dumnym ze zmiany, jaką widzisz dzięki swojej ciężkiej pracy. Bo łatwo zrobić formę nie jest. Do tego dochodzi lepsze samopoczucie, czystszy, ostrzejszy umysł, więcej energii, wigoru, sprawności, generalnie radości z życia. Wtedy, kiedy fitness i sport stanie się częścią Twojego życia. A zatem niezależnie jak wyglądasz, kochaj swoje ciało. Ale Twoja miłość nie oznacza od razu, że Twoje ciało jest zdrowe. Nie stawiaj znaku równości między akceptacją siebie, a odmawianiem przyjęcia zdrowych nawyków. Ale również zgadzam się, pokaż środkowy palec niektórym osobom ze środowiska fitness, które próbują umniejszać Twoje wartości z powodu tego, jak wyglądasz, które uważają, że sensem życia jest utrzymywanie 10% body fatu. Jak dla mnie, miłość do ciała jest wtedy, kiedy dajemy mu to, czego chce i potrzebuje. Czy ktoś z Was, kto szczerze lubi swojego psa, nie daje mu najlepszego jedzenia i wyprowadza na spacery? Czy też podsuwa mu tabliczki czekolady i każe załatwiać pod siebie? Jeżeli kocham swoje ciało, to chcę, żeby było w jak najlepszej formie, a nie dosłownie niszczę je tonami kalorii i brakiem wysiłku fizycznego. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.